Andrzej Czak, dzień dobry. Przed nami trudna noc, trudna dla kierowców. Jutro ma być cieplej, ale na drogach wcale nie łatwiej. Już w nocy w zachodniej połowie kraju bez mrozu i tam deszczowo. Poza tym spadki poniżej zera. W centrum może padać deszcz albo deszcz ze śniegiem. Im bliżej wschodniej granicy, tym częściej będzie się zdarzać śnieg. Marznący deszcz, a tym samym gołoleć, może się pojawiać od Pomorza i Mazur przez centrum po Górny Śląsk i Opolszczyznę. Do tego mgły i zamglenia, głównie w północnej połowie kraju. Wiatr silniejszy na północnych krańcach, a w Sudetach i Karpatach porywy do około 80 km na godzinę. Jutro rano jeszcze może być ślisko przy wschodniej granicy, bo tam i w Bieszczadach może padać deszcz ze śniegiem albo marznący deszcz. Poza tym deszczowo, jednak opadów mniej, mają być słabsze i będą się trafiać tylko gdzieniegdzie. Prawdopodobnie ominą południowo-zachodnie regiony i część Małopolski. Na termometrach zobaczymy od 2-3 stopni na wschodzie kraju do aż 10-11 w zachodnich województwach. Ciśnienie znów spada, do jutra obniży się o ponad 10 hektopaskali. A jeszcze 2 dni temu szło w górę o ponad 20. Wiatr odczuwalny, nadal silniejszy nad Bałtykiem i w górach. Weekend bez mrozu, ale zachodnie i centralne regiony nadal cieplejsze. W sobotę miejscami spadnie przelotny i raczej słaby deszcz. Za to wiatr wszędzie silniejszy. W niedzielę też wietrznie, będzie dużo chmur, a deszcz już intensywniejszy, zwłaszcza w centrum kraju. W czasie tego weekendu w górach, niemal we wszystkich pasmach, spadnie kilka centymetrów śniegu. Od poniedziałku znowu ma być zimniej. Do zobaczenia.